Infrastruktura obiektu sportowego w Dobrowie powiększyła się o boisko treningowe, na którym władze gminy dokonały ostatecznego odbioru robót, które wykonała firma Zakład Robót Ogrodniczych Spira EA z Leszna. Firma została wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego. Na boisku, co oczywiste, przygotowano podłoże, doprowadzono zasilanie elektryczne, zamontowano bramki i piłkochwyty oraz zainstalowano nowoczesny, programowany system nawadniająco-zraszający. Gmina Kościelec na tę inwestycję pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Boisko wizytował poseł na Sejm RP Leszek Galęba. Szanowni Państwo, to dla mnie wielka radość, że mogę uczestniczyć w otwarciu boiska kolejnej inwestycji gminy Kościelec. Gratuluję panu wójtowi i radzie, że podjęli taką decyzję. Najlepsza inwestycja, rządowy program inwestycji strategicznych, to właśnie takie inwestycje w przyszłość, w młodzież, dla dzieci, dla zespołu całego. I właśnie to jest ten Polski Ład. I dzisiaj jesteśmy tutaj w Dobrowie. Cieszymy się, że społeczność Dobrowa będzie mogła cieszyć się tą inwestycją z Polskiego Ładu. To wszystko dedykujemy młodzieży, bo słyszę tutaj od kierownika, można powiedzieć, który będzie zarządzał tym stadionem, że tu będzie młodzież ćwiczyła. Najważniejsza jest młodzież, bo ona jest przyszłością również tej gminy, naszej ojczyzny. I te inwestycje są kluczowe. Jadąc tutaj widzę już chodniki budujące się w Różkowie. To wszystko ma sens. Zmieniamy gminę Kościelec, mogę powiedzieć naszą gminę Kościelec. Gratuluję jeszcze raz panu wójtowi i radzie gminy za te inwestycje, bo one zmieniają naszą małą ojczyznę, ale również pięknieje nasza ojczyzna. I wszystkiego dobrego życzę wszystkim mieszkańcom. Na razie nowo wysiana trawa wymaga pielęgnacji, ale już niebawem miłośnicy futbolu będą mogli cieszyć się treningami na nowym obiekcie.